Słuchajcie mi sobie, Agnieszka ze mną zerwała, Agnieszka ze mną zerwała. Powiedziała, że ja na nią powiedziałem, że jest głupią pizzą, nic takiego nie mówiłem na nią. Bzdurała sobie to, co się wysłał filmik przerobiony komputerowo. To cię wysłał filmik przerobiony komputerowo. Nic takiego na live nie powiedziałem wczoraj do Agnieszki, że jest głupią pizzą. Agnieszka do mnie dzwoni, awanturę mi zrobiła. Kłóciła się za... Przecież to jest normalne w związku, Dawid, to nie była po prostu ta kobieta, to jest normalna codzienność w związku, no. Ludzie się nie rozstają dla takich rzeczy, Dawid, ona musiała po prostu cię nie kochać, albo po prostu użyła tego jakiego takiego argumentu, żeby tylko móc odejść. Ze mną przez telefon, kłóciła się ze mną przez telefon, powiedziała, że ze mną przyjeba, bo ją obrażam, ja jej nie obrażałem, powiedziała, żebym zerwał pracę youtuberską, znajdzie mi pracę i... No to tu już jest poważnie, widzowie. Tu już nie chodzi, czy kobieta, czy mężczyzna, ale jedna z połówek związku narzuca swój tok myślenia i swój tok na życie. Nie pozwala drugiej połówce robić to, co ta druga połówka kocha. I próbuje ją blokować. Dawid, po tych słowach, nieważne już co powiesz w tym filmie, bardzo dobrze się rozstaliście. Pracę youtuberską porzucić. No nie. Pewnie ją bolało, Dawid, że ty jesteś taki popularny, a ona nie jest taka popularna i chciała po prostu cię zniszczyć, no. Dajcie inną pracę, żebym zerwał pracę z robieniem live'ów, żebym nie robił live'ów, tylko znajdźcie mi inną pracę, powiedziałem nie będę zrywał żadnej pracy. Rozumiecie, że Dawid Jasper pracował całe życie na to, co teraz ma i przychodzi do niego nowo poznana dziewczyna i mówi, że ma zerwać pracę youtuberską? To jest w ogóle, to już jest... To jak to mówią debile z TikToka, no to jest tak zwany red flag, no. Wypróbuj CSGO skins. Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skiny. Z kodem Plan B otrzymasz darmowe 2,5 zł oraz plus 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnorodnych skrzyń. Co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy, z których możesz zdobyć epickie skiny. Wypróbuj Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Jeżeli uzbierasz dużo przedmiotów, będziesz mógł je wymienić na dowolny skin dzięki funkcji Exchanger. Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Bo ty tak chcesz, ona do mnie powiedziała, że jestem pazerny na pieniądze, że tylko na pieniądzach mi zależy. Agnieszka tak powiedziała mi przez telefon, że leży mi tylko na pieniądzach, to jest nieprawdą. Jest psychiczna ta Agnieszka. Nie wierzcie w to, co mówi na mój temat, bo Agnieszka jest psychiczna i nienormalna. Jaka jest? Agnieszka jest psychiczna i nienormalna. Powtarzam, Agnieszka jest psychiczna, Agnieszka jest psychiczna i nienormalna, niespełna rozumu. Ale jej wiązankę puścił. Bo wszystko to, co mówi, to są kłamstwa i bzdury, żebyście nie wierzyli w to, co ona do mnie, o mnie mówi, żebyście, kochani widzowie, nie wierzyli w to, co Agnieszka do mnie, o mnie mówi, nie słuchajcie jej. Wszystko, co on nie mówi, to są bzdury i kłamstwa. Bo ona jest psychiczna i nienormalna. Więc proszę was, widzowie, żebyście nie wierzyli Agnieszce, bo ona jest psychiczna i nienormalna i niespełna rozumu, dlatego... To jest tak zwane, widzowie, słuchanie ze zrozumieniem. Raz powie, ja już rozumiem. Proszę jeszcze raz, widzowie, żebyście... Że dostała filmik, że jest głupią... A ty nic takiego nie powiedziałeś i filmik został przerobiony komputerowo. Nie wierzyli Agnieszce to, co on nie mówi, bo ona jest psychiczna i nienormalna i niespełna rozumu. Gada na mnie bzdura Agnieszka, że... Gadałeś na live, że jest głupią p***ą, a ty nic takiego nie powiedziałeś. Zależy mi tylko na pieniądzach, że jestem k***ą pazerną na pieniądze. Że zależy mi na pieniądzach, że jestem fałszywy i napiszcie na to... On powinien... robić orędzie prezydenckie. Czacie JP Agnieszka! Napiszcie widzowie na czacie JP Agnieszka! JP Agnieszka! Spamujcie tak widzowie przez 10 minut! JP Agnieszka! JP Agnieszka! Mam prośbę. Doradźcie mi, co mam zrobić. Zerwała ze mną dziewczyna. Powiedziała, że jestem fałszywy i zależy mi na pieniądzach. Co jest nieprawdą. O! Nie okłamuję ludzi, powiedziałeś, że jestem fałszywy i pazerny na pieniądze. Pieniądzach. Ja pierdolę, oni mają aferę człowieku jakby z 5 lat razem byli i teraz brudy na siebie wyciągają, co się działo przez 5 lat w związku. Oni byli ile są, 2 dni? Po pierwsze nie powiedziałem, że p***ą, po pierwsze nie powiedziałem, że p***ą, nie powiedziałem, że p***ą, powiedziałem na TikToku, pisze, że zerwała ze mną dziewczyna,
powiedziała mi, że jestem fałszywy, że zaleci mi tylko na pieniądze, co jest nieprawdą i co mam z tym zrobić? Tak pisze na TikToku. Jak okłamuj ludzi, jak nikogo nie okłamuje, co ty gadasz za bzdury? Jak ja się z żadną dziewczyną nie całuję? Są filmiki, z którą się że się całuje, aha. No to mega k***a. Ale w rękę, ale w rękę, ale nie w usta. A co ta Agnieszka jest k***a rozjebana, że on nie mógł on nie mógł wcześniej sobie k***a całować k***a, kobitek? To ona teraz go rozlicza z jego całego życia? Ciekawe, czy ta Agnieszka się z nich k***a nie lizała, albo tam komuś k***a pod stołem, nie ten. Boże, to jest moja była dziewczyna! Moja była! Co z nią 2 lata byłem! I dzisiaj widzę, masz swoje napady humorów, pogadamy jutro, na spokojnie! No, tutaj Agniecha już by się mogła leciutko doczepić, no. O ten tekstik już Agniecha mogłaby to wykorzystać przeciwko Dawidowi na rozprawie sądowej. Witam bardzo serdecznie. Jak ona jest zjebana. No, powiem wam tak, to jest typowy facet po każdej kłótni z babą w swoim domu. Ja pierdolę, jak ona jest zjebana. Ja pierdolę. Zaokłamuję ludzi, ja pierdolę. To okłamałem ludzi, nic nie powiedziałem złego! No ja pierdolę! To jest naprawdę, to jest po prostu życie, widzowie, to nawet nie jest śmieszne, to jest życie! Mam jej k***a dosyć! Już mnie wk***a, już mnie tak k***a, że to masakra! Wk***a mnie jak k***i! Ale widzowie, wy się naprawdę nie śmiejcie, widzowie, bo mnie to bawi, przez to, że już wiem, jak wygląda życie po prostu, no i kiedyś zamieszkacie z dziewczynami pod jednym dachem i będziecie stali tak ze szlugiem. Ja pierdolę, jak ona... O, tu będziecie widzowie już po kłótni w chacie, staniecie ze szlugiem na balkonie i powiecie tak. Ja jest zjebana, ja pierdolę, że okłamuję ludzi, ja pierdolę, kom ja okłamałem ludzi, nic nie pan... Mam jej dosyć, widzowie! A to z chłopakami, jak siedzicie na Discordzie, będziecie grali w CS-a, widzowie. Już po kłótni, po szlugu. Już mnie wk***a, już mnie tak k***a, że to masakra! Wk***a mnie jak k***i! Czy ja do ciebie coś piję? Nie, ale takie jest życie przecież. Wychodzisz? Ale dla ciebie też pizza jest. Agata, bo pizzę ci zamówiłem! Co? Jak na później? A ja też potem wychodzę z domu. Ja po 20 wychodzę. Ja serio wychodzę. A co gdzie? A ty mi mówisz, gdzie idziesz? Ale mnie nie obchodzi, gdzie ty idziesz. Tak samo niech ciebie nie interesuje, gdzie ja idę. Wychodzę. Powiem ci tak. Na serio już mam jej dosyć! Mam jej k***a dosyć, widzowie! Mam jej k***a dosyć! Ale ja ci nie muszę mówić, gdzie ja wychodzę. Wychodzę spotkać się z moim przyjacielem. No nie, serio, wychodzę się spotkać z moim przyjacielem, bo musimy porozmawiać. Ale ty mówisz, że ty wychodzisz i jest wszystko okej? Okay? No nie, no bo gdzieś sobie idziesz. No co ja mam cię, co ja jestem, jak ja jestem z wewnętrznego biura śledczego, że ja muszę wiedzieć, gdzie ty idziesz? I znowu mówię ci tylko, że wychodzę. No tak, porozmawiać z Patrykiem, bo chcę porozmawiać, ale co to jest za jakiś wywiad? Już mnie wk***a, już mnie tak k***a, że to masakra! Wk***a mnie jak Avnes, jesteś na streamie? Weź mi to na binda zrób! Jakby Agata coś tutaj weszła i dymiła kiedyś na streamach, żebym miał takiego bidzika. Już mnie wk***a, już mnie tak k***a, że to masakra! Wk***a mnie jak awanturuje mnie, kłamie, że ja dzisiaj temat mówię, że jestem, że okłamuję ludzi, nic takiego nie mówię. No takie wygląda życie, widzowie, no. Jak to mówi, Sebastian Nextrela Treliński, no tak to wygląda. No ja cię nie unikam, tylko ja mówię, że ja nic tak nie mówię, jak mój temat. A ja słyszałam, że ty mówisz na mój co chwilę, to mówi. No właśnie, kurwa, przepraszam, właśnie nie mówię nic jak mój temat. Nie powiedziałem k***a! Ale ja nic takiego nie powiedziałem! Bym skłonił się tylko! To przepraszam cię! Przepraszam cię za to! Kurwa! Nic takiego nie powiedziałem! Bym skłonił się! Nie przezywam cię! Wejdź na mojego live'a! Cofnij sobie live'a! I zobaczcie, czy nic takiego nie mówiłem! Cofnij sobie mojego live'a! I zobacz, że nic takiego nie mówiłem! Dalej, moja pana. Co za k***a. To przepraszam cię! Przepraszam cię za to! I mnie nie przeżywaj. O kurwa.
Nie mówiłem, kurwa! Nic takiego nie powiedziałem! Daj mi twojego syna na sekundę! A to co, ona ma syna, kurwa, który jest jakiś taki ten? Nastolatkiem takim? Macie, że chodzicie do szkoły i waszym nie pasierbem, tylko waszym ojczymem jest Dawid Jasper? Dobra, dobra, weź się, kurwa, ogarnij, zamknij to mordę nareszcie, bo... To jest tak zwany, widzowie, podczas kłótni zawsze staramy się być jakby tacy mili, ale w pewnym momencie już jak jest za dużo tego, to w główce, ja to nazywam tak zwane pęknięcie żyłki. Pęka żyłka w główce i nagle... Zmieniasz się o 180 stopni.